Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Po raz drugi dzisiaj, niedziela, Football Manager 2024 i ta właśnie niedziela pod znakiem spotkania z Feyenoordem. 6 czerwca roku 2027, taką datę mamy teraz w karierze, więc wchodzimy w taki okres. Transferowe, w taki okres, kiedy trzeba planować to, co ma się wydarzyć w kolejnym sezonie. Mowa tutaj oczywiście o kadrze ekipy Feyenoordu, bo trzeba ją skompletować, przygotować, trzeba zrobić wszystko, żeby ona była jeszcze lepsza niż ta, którą mieliśmy. Rok temu, chociaż ciężko o to, bo przecież naprawdę wielkie, wielkie sukcesy udało nam się osiągnąć. Słuchajcie, mamy do wydania na ten moment 24 miliony euro i mam dwa cele transferowe, o których będę dzisiaj chciał z Wami porozmawiać. Zanim rozpoczniemy, to ja Was zachęcam serdecznie do zasubskrybowania kanału oraz do tego, abyście odwiedzili nasze media społecznościowe: Twittera, Facebooka i serwer Discord. Wszystkie linki macie zawsze. Pod każdym odcinkiem w opisie. No dobrze, przez ostatnie kilkanaście miesięcy ja sobie tutaj tworzyłem taką listę graczy młodych, którymi potencjalnie moglibyśmy być zainteresowani. Ona oczywiście się zmieniała, ona jest cały czas aktualizowana. No i mamy tu naprawdę kilku fajnych piłkarzy. O których można by powiedzieć, że są to nasze cele transferowe. Ale od początku, słuchajcie, mamy na pewno problem z drugim bramkarzem. To znaczy, Justin Bilow absolutnie jest bramkarzem numer jeden i to nie pozostaje, jakby to nie pozostawia wątpliwości, prawda? No nie ma tu o czym mówić. Tis Jansen odchodzi, Michael Drent nie jest jeszcze gotowy chyba na to, nawet aby być rezerwowym, chociaż miał naprawdę dobre dwa występy. Wobec tego ja tego bramkarza bardzo długo w ogóle szukałem już od poprzedniego sezonu i to była opcja Diego Kalaya, który w tym momencie jest w Sportingu I, i, i tam nie gra ogólnie, ale ma spory potencjał. Natomiast jego sobie darujemy. Podobnie jak Jose Helio. Monitorowałem tego zawodnika z Cruzeiro, ale monitoruję go od roku i on się właściwie od roku nie rozwinął. Pewnie dlatego, że nie gra. Natomiast... Jest tutaj piłkarz, który nazywa się Justin Hulsebosch. Jest to piłkarz gang, którym zainteresowane są Aston Villa i Wolverhampton. Więc nie wiem, czy uda mi się przebić ich ofertę. Natomiast złożę swoją. On jest wart około 17 milionów euro. Jeżeli chodzi o agenta, to on w tym momencie mówi, że nie byłby zainteresowany przejściem do Feyenoordu. Niestety, ponieważ podpisał dopiero nowy kontrakt. Więc na ten moment musimy sobie tą kwestię odpuścić, natomiast cały czas ja go obserwuję i na pewno będę chciał złożyć za niego ofertę. Zobaczmy, jaka by tutaj ewentualnie wchodziła opłata w grę. Ja nie chciałbym, wobec tego, że mam tylko 24 miliony na koncie, składać oferty wyższej niż 10. Więc na pewno ewentualnie musielibyśmy tutaj opłatę za tego zawodnika rozkładać na Raty. Zobaczmy, jak to by mogło mniej więcej wyglądać. Widzę, że może przynieść większy przychód, więc ewentualnie tu jeszcze po występach w Lidze, na przykład 30, moglibyśmy dołożyć kolejne 5 milionów. Złożymy taką ofertę. To jest oferta na rozeznanie się, tak? W tym wszystkim zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, potrzebujemy na pewno tego e, bramkarza e, takiego numer dwa, który tu by ewentualnie wchodził z ławki. Jeżeli e, patrzymy na nasz zespół, no to oczywiście można by tu e, rozpatrywać e, na przykład takiego Marvina Hubela, e, prawda, który jest wypożyczony do Anderlechtu. No jeżeli nie uda nam się tego Belga wykupić, to pewnie na nim się oprzemy. Jest jeszcze młody dwudziestoletni hakszczek, Holender który też ma niezłe umiejętności w U18, natomiast nie ma za bardzo tutaj na ten moment. No jest Kuman, jest PETA, ale to są młodzi zawodnicy, i chyba tutaj, jeżeli mielibyśmy myśleć o młodym piłkarzu, no to mamy tego DRENTA, który mógłby tą rolę pełnić. Dobra, to jeżeli chodzi o Golkipera. No szkoda, że na razie Hulse Bosch nie rozpatruje przejścia do Feyenoordu. Dalej słuchajcie, jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj raczej temat jest zamknięty, ponieważ mamy tego, tego pana Jana Majorosa, który może tu być fajnym, ciekawym, rezerwowym, przyjdzie do nas również nłaczuku, o którym wam już mówiłem, z Sigmy Ołomuniec. Natomiast tutaj warto pokazać kilku młodych piłkarzy, ciekawych których udało mi się odkryć. To jest Corentin Melis z Ajaxu Amsterdam, no ale spora wartość oczywiście wielki Wonderkit o wielkim potencjale. Jest Mario Dialog, którego naprawdę rozpatrywałem tutaj do kupna i cały czas o nim myślę. Wygląda jak kobitka, ale kurde, mamy dużo tych obrońców. No, on jest piłkarzem, chyba ja sobie go porównam w ogóle z Cisejem, bo to myślę, że warto warto zrobić. No to mm, weźmy sobie tutaj atrybuty. No to Diallo jest jednak piłkarzem lepszym, jak widzimy, prawda, niż Sisej, e, tylko że trzeba by było za niego płacić. Cisej z nim jest taka sprawa, że no jednak jest to piłkarz, y, którego stosunkowo niedawno kupiliśmy i całkiem nieźle nam się, nam się sprawdza, więc chyba sobie transfer jednak darujemy. Jest Dawid Malec, Polak, no ale tu potencjał bardzo mały. Wiadomo, jest Rodrigo Eduardo jeszcze z Was, kochany 19-latek, ale już go nie rozpatrujemy. Raczej w kontekście transferu. Więc to jest ta opcja, ewentualnie tutaj w środku obrony. Czyli przyjdzie Nuaczuku i będziemy chcieli korzystać bardzo mocno z Jana Majorosa. Drugim takim piłkarzem, na którego mam wielką chrapkę, jest oczywiście Giovanni Garcia i ja bym chętnie z tego zawodnika zrobił e, tutaj będącego, grającego po lewej stronie, schodzącego napastnika. Czy jest opcja, żeby tego piłkarza za jakieś rozsądne pieniądze wykupić? Zobaczmy. 9,5 miliona w gotówce i ewentualnie raty, które moglibyśmy rozłożyć na trzy części po 3 miliony. A właśnie, też tutaj jest możliwy większy przychód. No jak Geng widzi. Że Paris Saint Germain się tym zawodnikiem a, interesuje, to wiadomo, że wiadomo, że oni tutaj będą e, czekali na najlepszą możliwą ofertę. Zobaczmy w ten sposób i ciekawe, jaka przyjdzie odpowiedź. Dalej, Dalej tu mamy Kremasiego, ale on jest z PSV Eindhoven, więc to jest zawodnik absolutnie nie do kupienia, cena jego jest zaporowa, podobnie zresztą jak e, pensja. Tu mamy tak, Toma, to jest zawodnik z São Paulo. Też y, skautowany już od wielu, wielu miesięcy. Raczej poza naszym zainteresowaniem w tym momencie. Y, zawodnik Estevao, z, y, y, Tom jest z São Paulo, Estevao jest z Palmeiras. Tak, dalej mamy Adao Torresza, czyli prawego skrzydłowego z Santosu, 18-letniego piłkarza. No, ale na prawą stronę to my nikogo nie potrzebujemy już w tym momencie. Eskarczega z Paczuki. On ma dobrą prawą nogę, więc z, jego też, z tego zawodnika też można by było zrobić schodzącego napastnika. Ciekawe. Z charakter stanowczy, dobra determinacja, niezła pracowitość, fantastyczna szybkość. Taki trochę Welton Paragua, tylko 10 lat młodszy. Jakbym za niego, gdyby nie udało mi się tego Belga ściągnąć, to wydaje mi się, że Eskarczega z Paczuki może być... Naszym celem transferowym numer dwa. On ma duże doświadczenie już w Meksyku. Dwa pełne sezony rozegrane. No, tutaj muszę się temu zawodnikowi przyjrzeć. To by była dobra opcja na lewą stronę. Tak mi się wydaje. Na schodzącego napastnika. Tutaj jeszcze jest dużo czasu, żeby go wytrenować. Reprezentant Meksyku. No, to zależy od tego, czy uda się Giovanni Garcia wykupić. Tutaj się muszę zastanowić. Kolejną opcją jest Argentyńczyk Kevin Greco. No ale tutaj mamy ten potencjał jednak mniejszy Też mniejsza cena oczywiście, ale no chyba nie Chyba nie Christich, to jest środek pomocy już A tutaj rozpatrywaliśmy go bardzo mocno Tylko, że tych ofensywnych pomocników to my mamy sporo Jest Adam Kramer, e, który był wypożyczony z Empoli Mamy tego Lobatona, e, który przechodzi do Tihuany, pamiętajmy No ale pamiętajmy też, że jeżeli mówimy o, o ofensywnych pomocnikach no to do nas przychodzi Osma Largo z Bogoty. I nie wiem, czy przypadkiem on, no właściwie z Ameryka de Cali Jest wypożyczony do Ameryka de Cali, tak? On przyszedł z Bogoty do nas. A, bo ja chciałem przyszłe transfery. Przepraszam. E, tak. Natomiast, no właśnie, co z tym Largo zrobimy? No może jego wrzucimy do pierwszej kadry. Może jego wrzucimy do pierwszej kadry i będziemy starali się coś z niego e, zrobić. Zobaczymy, zobaczymy, to trzeba się zastanowić Tutaj mamy też na liście Marka Machalka To jest zawodnik, który był w chyba nawet 20 najlepszych wonderkidów na świecie Największych wonderkidów na świecie Tylko on ma słabą prawą nogę i na schodzącego z lewej strony napastnika by mi się w ogóle nie nadawał Ale na napastnika wysuniętego już i owszem Tu by była mała opłata, podejrzewam On ma dopiero 17 lat i ogromny potencjał No, też, też do... Też do obserwacji. Zobaczymy, zobaczymy, bo wiele zależy od tego, czy jakieś transfery wychodzące swoje nordu będą. Dalej jest Marius Malde, to jest Norweg. Też był w tej pięćdziesiątce najlepszych Wonderkidów, ale tutaj chyba mm, nie wydaje mi się, żeby z niego coś można było wyciągnąć, chociaż mogę się mylić. Daniel Rendo, Argentyńczyk z Boka Juniors. I tu mamy kolejnego. Yy, kolejnego yy, kandydata na tą właśnie lewą stronę, na schodzącego napastnika. Tutaj tylko to wykańczanie akcji jest bardzo słabe. Na liście życzeń 11 klubów. Oj, to są wielkie firmy. Czyli tu jest duży potencjał. Czyli jeżeli by się nie udało ściągnąć García, potem tego Escarczegi, to mógłby być Daniel Rendo naszym celem transferowym. Ja muszę tego zawodnika na lewą stronę jakiegoś pozyskać. Franco Mastantuono, River Plate, Argentyna. Też niby duży potencjał, tylko pytanie, czy to już nie jest za późno? 19 lat? Nie wiem. Dalej mamy Pedro Augusto, to jest już piłkarz West Hamu, więc West Ham nas już kiedyś uprzedził. Ja o tym wiedziałem, że oni dają ofertę transferu, ale ja sobie to odpuściłem. No i ten napastnik Emil Ossar, game duńczyk, którego też przez pewien czas obserwowałem, ale ten potencjał okazał się jednak mniejszy niż się. Wydawało. No więc takie mamy tutaj, słuchajcie, e, tematy związane z transferami. Czyli, reasumując, potrzebny jest bramkarz e, na pewno, i my tu chyba nawet e, przez pewien czas tego bramkarza szukaliśmy. Jakbym sobie tak zobaczył, piłkarzy w zasięgu, o których mamy jakieś tam pojęcie, i dałbym sobie młodego bramkarza Do 21 roku życia Ciekawe czy tu będziemy mieli jakieś opcje yy, Dajmy sobie widok ogólny Może nawet nie ten A raczej ten I tu mamy tego Jose Helio albo Gianmarco Riccego Z Boloni. Kiepsko No raczej tu nie ma w czym Nie ma tu raczej w czym Rzeźbić tak, na dobrą sprawę. Więc tu będziemy się musieli mocno zastanowić nad potencjalnym golkiperem rezerwowym, chyba że będziemy grali. Ale biorąc pod uwagę, ile jest kontuzji, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, to musimy mieć jakieś zabezpieczenie. Zawsze pozostaje opcja albo wolnego transferu, albo wypożyczenia. Więc tutaj spokojnie, tak? Najważniejsze jest to, żeby jakoś przekonać. Tego pana, który nazywa się Hulsebos, do tego, żeby on przyszedł do Feyenoordu Jak to zrobić? No nie wiem. To się już. To już w rękach moich. Więc zobaczymy. No i mówię, takim drugim naszym celem na pewno jest ktoś, kto mógłby grać tutaj po tej lewej stronie. Oczywiście tu mamy Weltona Paraguay, no ale on już ma 29 lat. Jest naprawdę dobrym zawodnikiem, ale tak mnie korci na tego juniora. No i jest oczywiście Shakil Van Persie, który też po tej stronie grać może. Ale on mi bardziej pasuje na prawą, jako ten, który. Yy, on jest wysoki, a tam wiemy, że mamy mnóstwo dośrodkowań. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi natomiast o pierwszy skład, to tutaj jak mówiłem w odcinku poprzednim, niewiele się zmieni. No mamy Biloa, yy, mamy debasta, mamy Breivika i tu bym chyba szedł jednak w Abu Siseya, yy, po tej stronie lewej. Dalej oczywiście wifer, yy, timber wifer, ale na nich już bardzo mocno będą naciskali. Żao Pedro Gomes i e, Tomasz Joanin, na pewno tu będziemy z nich jeszcze w większym wymiarze czasowym chcieli korzystać. E, więc e, wiadoma sprawa, oj, tutaj zapomniałem, że najpierw wybieram graczy na prawą lewą stronę. No ale tu też się nie zmieni, tak? Czyli mamy Hartraudę i mamy hartmana, na nich z kolei naciskają Sterdanowicz i, i e, Alex Waje. E, więc teraz Timber Wifer. No i tutaj, jeżeli byśmy grali dwoma napastnikami, no to wiadomo, Jimenez, Esposito, a za nimi tu właśnie nie wiem kto. Prawdopodobnie Calvin Sztenks. Tak to by wyglądało. Natomiast, jeżeli byśmy grali jednym napastnikiem, no to oni graliby wymiennie. Natomiast, właśnie, tu na lewej stronie potrzebujemy jakiegoś ciekawego, młodego piłkarza. Sztenks by prawie, pra, prawdopodobnie został na prawej. Natomiast, tutaj na lewej, właśnie ktoś z tej naszej listy życzeń, którą tutaj budowaliśmy. Pod kątem kolejnego sezonu. Eee, I właśnie celem numer jeden jest yy, Garcia, celem numer dwa George Escarga, Eskarcega, przepraszam, Eskarcega, a celem numer trzy Daniel Rendo z Boka Juniors. I z tych trzech piłkarzy zapewne będziemy musieli kogoś wybrać. No ten jest najtańszy, ale też najsłabszy. Więc nie wiem. Wiecie, tu mogę zaryzykować z tego względu, że. Raczej Welton Paragua nigdzie się nie wybiera No i zawsze mamy tego Van Persiego No oczywiście przydałby się może jakiś klasowy piłkarz, prawda? Na tą pozycję Ale powiem wam, że jak ja mam wydać 20 milionów plus dokładać jakieś raty za piłkarza To tak średnio mi się to widzi Ale gdybyśmy nawet mieli o takich piłkarzach myśleć No to yy, To kogo by tutaj można by było rozpatrzeć Jest na przykład Elie No ale tego zawodnika nie kupimy, no bo to no tutaj zaporowa cena by była. Ale to, to by był piłkarz. Tylko, że my tyle nie damy. Bo nas nie stać. Ale to byłaby klasa. To już by była półka wyżej niż, niż cała liga. No ale tak mi się za bardzo nie widzi, będąc Nordem wydawać aż takie, aż takie pieniądze. Jednak tutaj raczej bym oparł to na młodych piłkarzach. Jeżeli chodzi o strategię klubu. To tutaj nie mamy w sumie żadnego takiego etosu szkół piłkarzy z wykorzystaniem klubowego pionu młodzieżowego. A jak to właśnie w ogóle wygląda u nas w drugim zespole i ewentualnie w zespole U18 pod kątem takich właśnie piłkarzy na tą lewą stronę? No to jest ten Redmond, ale tu raczej kontraktu nie przedłużymy, no bo on odchodzi. Lazar Jovanović to nie za bardzo. Marley Cruz. Też tak średnio. Nie ma tu za bardzo w co uderzyć. Molenar jest. No to byłby dobry zawodnik. Tylko jemu jeszcze brakuje fizycznych normal dopiero 15 lat. Ale to byłaby dobra opcja na kiedyś. Na poli już go chce, zobaczcie. A? To są rzeczy. To są rzeczy. Ten molenar za 3-4 lata może i byłby gotowy. Teraz chyba nie, a ten Becht? Ten Becht, on ma dopiero 7, no też tak średnio Kurde, z tym molenarem to już warto by było podpisać jakiś nowy kontrakt. Żeby tu przypadkiem go nikt nie. Nie zawinął nam. 27 tysięcy 3 lata. Wow. Ale klauzula taka z opcjonalnym przedłużeniem. to byłaby mile widziana. Gdybym to usunął, tu mu dał tak 34 i może teraz, nie, może skusić się na jakiś pieniążek, panie kochany, jak to zwykle bywa w takich wypadkach. O, dobra, to by było to. I no, właśnie tutaj by trzeba było poszukać, no bo generalnie inne pozycje, no nie ma sensu tu wzmacniać, chyba. Obronę mamy dość mocną, plus tych młodych zawodników w tle. Środek pomocy kapitalny z Timberem i Wiferem, i po co to zmieniać? Tym bardziej, że nie mamy takich funduszy transferowych, chyba że wolny transfer, ale to jeszcze poczekamy, poszukamy w lipcu. Eee... Pedro Gomez, Żanin tutaj są. Prawe skrzydło Sztanks, Walemark, Van Persie nie ma problemu. Ofensywnych pomocników mamy, napastników mamy, to w ogóle Jimenez Esposito też nie ma co szukać. Czyli tutaj ewentualnie tylko ta lewa strona. I Bramkarz. Dwie rzeczy są nam potrzebne i nad tym będziemy pracować, ale raczej będziemy wykorzystywali tą listę życzeń, którą mamy tutaj. No bo po to pracowałem cały rok, żeby tych piłkarzy tu znaleźć, młodych, fajnych, ciekawych, żeby właśnie z nich skorzystać. Jeszcze mnie ten Krsticz tutaj troszeczkę, tak bym powiedział, kusi. Tym bardziej, że ta jego wartość mała. Gdyby nam zostały jakieś pieniążki, to można by go było spróbować wyciągnąć. Chyba, że tego Kramera z Empoli. Tylko, że on chyba dopiero co do Empoli tak przeszedł 13 tysięcy euro. Trzeba, trzeba było go brać, kiedy była opcja. Była taka opcja, była taka opcja. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nie ma co tutaj przedłużać. Znowu e, niedziela e, taka troszkę przegadana, no ale trzeba nakreślić przeszłość i określić się w przyszłości. Wiadoma sprawa. Jutro w poniedziałek widzimy się przy okazji kolejnego odcinka z gry We Are Football 2024. A Feyenoord, no zobaczymy. No, jak się pokażą jakieś ciekawe transfery, to może się spotkamy przy okazji meczów towarzyskich albo o jakiś super puchar Holandii. E, zobaczymy natomiast, no albo przy okazji, e, kiedy pojawi się oferta z innego klubu, bo też tego nie wykluczam. Dziękuję serdecznie, życzę Wam miłej reszty niedzieli. Pozdrawiam, dużo zdrówka, trzymajcie się. Cześć.